URL potem. Tak jak powiedziałem, przykro mi bardzo, jeśli chodzi o osoby, które liczyły na to, że tutaj będę wizualnie tuningował naszą Miatę pod niebiosa. Tutaj będę grał na tyle ekonomicznie, żeby móc również tuningować na bieżąco właśnie naszego SUV-a i mieć odpowiednio dużo gotówki na nowy samochód, tak? W momencie, kiedy ten będzie można zdobyć. Co ja tam chciałem? Nie ma P, tylko B wcisnąć. Coś mi tam śmignęło. O, odejdź z drogi. Dlatego przepraszam wszystkich zawiedzionych tym, że skończyłem tuning wizualny na Body Shopie. Go fuck yourself. Nie będę z tobą się ścigał. Możesz mi podładować nieco nitro. A teraz spadaj. O, tak można załatwić też na utrenie przeciwnika, tak? Wykręcić go, a potem gdzieś daleko skręcić, żeby on nie miał czasu na... Bum! Na dogonienie nas. Piękny dzwon. Zioł. No i okej. No i po raz kolejny, tak? Możemy sobie... Ej, całkiem fajna okładka. Będę was wszystkich zawodził, tak? Pewnie... Zaczynając od osób, które myślą... To mi się podoba, tak? To zdjęcie jest dynamiczne! A nie takie stojące w samochodzie. Przykro mi bardzo. Nie będziemy się bawić. Ała! Odblokował się URL. Jedziemy zaliczyć URL-a. Postaram się pojechać tak po jakichś zadupiach, żeby sprawdzić, czy jeszcze tutaj przypadkiem... O, samochód zniknął, jak miło. Czy przypadkiem nie ma tu jakiegoś ukrytego wyścigu? Zaliczymy URL-a. Potem pojedziemy do garażu i sprawdzimy na mapie świata, tak, czy jakieś stage'e pominęliśmy. Na pewno pominęliśmy. Na szczęście na pewno nie będą to wyścigi z SUV-ami. Bo te zaliczyliśmy, kupując Nikolna. To już jest duży plus, tak? Gdyby się nie kupili SUV-a, gdyby nie kupować SUV-a, tak, to... La, mówiłem! Street Cross. W miejscu, w którym mówiłem, że jest. Tutaj jest kasa albo wyścig, czy jeszcze sobie zarobimy 750. Wydłużamy sesję. A, tu nie ma nitro. Skyline jest, jest Eclipse. Starszy model, rocznik niż ten, który był Most Wanted. No, tamto dwójka, o której wspomniałem, postanowiła się poprzytulać w kącie. My z kolei będziemy rywalizować z Mazdą RX-8. Most Wanted RX-7 jest chyba wyżej od RX-8. Tutaj nie wiem, tu chyba też RX-7. A nie pamiętam, jak wypadają te samochody pod kątem mistrzostw, które realizowałem. Ty wredny, japoński, rotacyjny... Dupku. Nie mogę cię dogonić. Zalicza dzwon. Zalicza te wtopy na tych zakrętach, a ja dupka nie mogę dogonić. To jest wredota totalna. To jest totalna wredota. Proszę bardzo, za każdym razem na tym zakręcie go doganiam. Teraz cię mam, biczo. Nie będzie reputacji, ale nie trzeba powtarzać wyścigu, to jest najważniejszy, tak? Tak jak powiedziałem, no reputacja nigdy w żaden sposób, to ile tej reputacji nie wpływamy, zdobywamy, tak? Jakoś w sposób nie,
nie krzywdziło mnie, grając w tęże grę. No proszę bardzo, jeden wyścig więcej mamy. Na lotnisko nie ma co jechać, bo tak jak powiedziałem, no tam tylko dragi się pojawiają. A dragi rozgrywają się na trasie, rozgrywające się tam są na trasie, która w tym momencie jeszcze jest zablokowana, tak? Trasa z lotniska. Dopiero tutaj do trzeciego. Tu się przejedziemy. Dopiero oczywiście tu nie będzie, ale w tej obliczce wąskiej może. Chociaż nie, bo tam jechaliśmy. Raczej by się nie pojawił na to. Tego spróbujemy tu. A, dobra, już nie będziemy szukać. Jedziemy tego URL-a załatwić. Okidoki. Krótka trasa. Krótka trasa. Krótka trasa, szybka kasa. Ale też łatwa przegrana. Znowu LAX. Spieprzaj, dziewczyno, bo cię rozjadą. Żem się nadraftował. Wow. Peżocik. Tu mogłem trochę podraftować, tak? Następny peżocik odpada. Został Eclipse. Dawaj drafta. Po wewnętrznej jeździmy. Do zewnętrznej. Napex. Mniej gazu. Jeszcze mniej niż... Nie ma to jak zacząć tutorialować, a potem spieprzyć tutorial. Dobrze mieć za pozycję pierwszą i za najlepsze okrążenie, więc dużo nitro dostajemy w bonusie. Obserwujemy lusterko i słuchamy, co się dzieje, bo im głośniej słyszymy przeciwników, tym bliżej oni są. Staramy się zajeżdżać im drogę. Narażamy się tu na drafting, tak? Niekorzystny dla nas, bo działający na korzyść przeciwnika, ale zajeżdżając drogę też ich spowalniamy. Jeszcze jedno okrążenie. Znowu mieliśmy najlepsze okrążenie chyba, tak? Bo nitro się całkiem ładnie podładowało. Ups! Unikajcie takich akcji. Wyskoków bokiem, bo lądowanie może być nieprzyjemne. I zniweczyć szanse na zwycięstwo. No i ładujemy nitro i wygrywamy URL-a, kończąc stage numer 2. Tak, zobaczymy na ile procent, tak, ile wyścigów pominęliśmy. Tak, tutaj się pojawiają punkty, tak, teraz to nie ma znaczenia, tak, bo wyścig był jeden, a później te punkty będą się przekładać na większość wyścigów, tak, bo będzie większość wyścigów, więc na przykład nie będzie potrzeby wygrywania wszystkich, na przykład, tak. Bo się będą... No właśnie, o kurwa, jest drugi wyścig. Ale dojebałem. Teraz jest dłuższa trasa. I to jest właśnie ta bolączka URL-u. Pierwszy wyścig wygraliśmy. Mamy jeden punkt, dwa punkty przewagi nad drugim gościem. Drugim gościem był Eclipse. Tego dwie rzeczy trzeba robić. Obserwować, co robi Eclipse, na której jest pozycji. I na tej podstawie określić, ile możemy... Jak możemy sobie... Na ile możemy sobie pozwolić, tak, w tym wyścigu. Mamy dwa punkty przewagi nad Eclipsem. Czyli generalnie rzecz biorąc, możemy być drudzy, a Eclipse może być pierwszy. Nie możemy spaść na trzecią pozycję. Czyli niekoniecznie trzeba wygrać ten wyścig, tak? Nawet jeśli będziemy trzeci, dostaniemy tutaj 4 punkty. Eclipse będzie jeszcze niżej. No to by musiał nadrabiać do nas 6 punktów, tak? To musiał być drugi.
Ale znowu byłaby remisowa sytuacja. Więc znowu wygralibyśmy my, tak? Tutaj gra idzie nam na rękę. Teraz ja nie znam pozycji i punktacji tych przeciwników, więc trudno mi powiedzieć, tak? Jesteśmy na miejscu piątym, więc punktów dostajemy 2. Czy 1? Chyba 2. To jest matematyka, tak? No ale dzięki temu to jest ten właśnie plus, że jeśli wyrobimy sobie przewagę na pierwszy wyścigu, czy pierwszych dwóch, to na przykład ostatni możemy sobie odpuścić. Nie ma tego ciśnienia, żeby wygrać. Bo wygrać trzeba cały turniej, a nie pojedyncze wyścigi, żeby dostać pełną kasę. Teraz moglibyśmy skończyć na tej trzeciej pozycji. Nie ma tutaj ciśnienia. Eclipse jest daleko z tyłu. My go wyprzedzamy o 2 pozycje. Więc na luzie. My to trzeba wykalkulować, tak? Przed zakończeniem. Przed zaakceptowaniem zakończenia tego wyścigu, bo jeśli przejdziemy do podsumowania, to podsumujemy całego URL-a i się będziemy chcieli powtarzać. Trzeba będzie powtarzać całego. Mogę się mylić, bo w takiej sytuacji nie doprowadzałem. Postaram się zaprezentować na przykładzie tego wyścigu, że nie trzeba wygrywać, tak? Nie trzeba nawet być na drugiej pozycji. Być mistrzem w URL-u. Może nie jest to zbyt profesjonalne, tak? Ale pokazuje tak, że nie trzeba mieć super ciśnienia na wygrywanie. Przegrywanie stresuje, tak? Nie jest przyjemne, więc może denerwować. Proszę bardzo, Eclipse jedzie z tyłu. Jest pozycja niżej od nas. Do tej sytuacji dopuścić nie możemy, tak? Żeby Eclipse nas wyprzedził. Bo w tej sytuacji przegramy. Dlatego tutaj Eclipse'a trzeba wymanewrować. Ale tamci dwaj niech sobie wygrają. Na spokojnie. Jesteśmy trzeci. Niby tandeta. Punktów otrzymaliśmy 4. Ale skończyliśmy na miejscu pierwszym. Proste? Proste. Jeszcze mamy jeden punkt przewagi. Bez problemu, no problem. Tutaj zwycięzca, tak, ostatniego wyścigu jest na miejscu trzecim. Proste? Proste. Reputacja jest? 300 punktów jest. Zero ciśnienia na zwycięstwo. I mamy trzeci stage. Jackson Heights odblokowany. Co masz nam do powiedzenia, Rachel? Mamy nowy inwentarz w sklepie z samochodami. Informacja o odblokowanym Jackson Heights i informacja o odblokowanym Turbo. To na to, żeby pojechać i zamontować od razu Turbo. Rachel, niech sobie tam coś powie. Where the fuck I am? Tak. Tym wyścigiem, ostatnim URL-em, zakończyliśmy wyścig. Zakończyliśmy tym ostatnim URL-em nasz kontrakt ze sponsorem. Tak więc jesteśmy wolni, możemy podpisać nowy. Jak podpisać nowy kontrakt, wystarczy wygrać dowolny wyścig. Na nowym etapie pojawi się możliwość wyboru sponsora. I generalnie rzecz biorąc, sprawdzimy,
czy wybrać sponsora pozwoli nam jakiś wyścig z wcześniejszego stage'u. Ja tylko lecę szybciutko zamontować turbo. Bo nowego turbo tak szybko nie dostaniemy następnego poziomu, więc jedziemy do Mega Low Parts. Turbo! Tysiaczka wywalimy. Kogo wybieramy? Grady. Grady. Nie przechodzimy na hamownię, tak, bo turbo też nie. Nigdy się nie bawię tak samo jak ECU. To jest zabawa, tak, przestawianie słupków i sprawdzanie tego, jaki to ma efekt na moc i. Nie, na moc i przyspieszenie. Proszę bardzo, pojawił się drag na lotnisku. My przechodzimy. No proszę, odblokował się też Jackson Heights cały, tak? Który będziemy zwiedzać w następnej sesji. My jednak idziemy do garażu sprawdzić, ile wyścigów pominaliśmy. Dobra, stage pierwszy. Stage pierwszy, wiadomo, wszystko mamy zaliczone. What the fuck? Czemu nie mogę jeszcze? Jeszcze nic tutaj zrobić. Dlaczego? Chyba dlatego, że się nie przeszliśmy. Trudno. Tak więc to było tyle. Jeśli chodzi o tą serię. Dzięki za oglądanie. Ja zapisuję gierę. Następnym razem przechodzimy do zwiedzania Jackson Heights. Na razie.